Dzięki uprzejmości firmy Asus mogę Wam dzisiaj zaprezentować kolejny tablet. Tablet w takiej ciekawym rozmiarze 8 cali. Przypominam, że najbardziej popularne są 7-calowe i 10-calowe. Ósemki są o wiele mniej popularnym formatem. Tak więc przyjrzymy się temu urządzeniu. Nie jest to urządzenie może z najwyższej półki. 4-rdzeniowy procesor taktowany zegarem 1,3 GHz. 1 GB pamięci RAM, 16 GB pamięci wewnętrznej. Na szczęście mamy możliwość rozszerzenia tego urządzenia o dodatkową kartę pamięci SD. Słuchajcie, w środku dostajemy zasilacz i przewód USB. Tym zasilaczem będziemy ładowali nasz tablet. Przewód będzie nam służył również do synchronizacji z komputerem. Oprócz tego otrzymujemy od Asusa taką podstawkę. No, moim zdaniem troszeczkę badziewna jest ta podstawka. Można by tutaj było trochę więcej inwencji w nią włożyć. No ale jak to mówią, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Jak widzicie, mamy możliwość zainstalowania, włożenia tabletu w tą to oto podstaweczkę, zarówno w formacie poziomym, jak i pionowym. No i pora przyjrzeć się samemu urządzeniu. Pozwolę sobie porównać urządzenie Asus 8-calowe z Google Asus Nexus 7. Jak widzicie, jest on o centymetr w zasadzie dłuższy i szerszy. Wagowo jest bardzo zbliżony. Niestety ten 8-calowy ekran ma rozdzielczość tylko 1280x800, także nie jest to ta jakość, ta gęstość, którą prezentuje nam Nexus, no ale również inny przedział cenowy tego urządzenia. Jak widzicie, na urządzeniu mamy przyciski sterujące, przycisk zasilania, przycisk regulacji głośności. Na dole nie mamy żadnego złącza. Po drugiej stronie mamy złącze na kartę microSD, aby można było rozszerzyć sobie pamięć wbudowaną. I od góry mamy złącze USB, przez które będziemy synchronizować i ładować, złącze zestawu słuchawkowego oraz zewnętrzny mikrofon. Na tyle widzimy umiejscowioną kamerę. Kamera o rozdzielczości 5 megapikseli. Również od strony frontowej mamy kamerę o rozdzielczości 1,2 megapiksela. Nie mamy diody podświetlającej, a na tylnej części widzimy ładne logo Asusa. Sam plastik nie pozostawia tutaj wiele do życzenia. Jest on dobrej jakości, nic nie skrzypi, nic się z nim takiego niepokojącego nie dzieje. Na samym dole widzicie tutaj tą delikatną siateczkę, te otworki. Za tymi otworkami umieszczony jest głośnik, przez który będzie dobiegała do nas muzyka. Sam głośnik w miarę przyzwoitej jakości, umiejscowienie jego jest dyskusyjne. Na tej tylnej krawędzi gra głośno, aczkolwiek przez to, że jest on na tyle w łatwy sposób, możemy go przydusić za pośrednictwem biurka, czy chociażby gdzieś tam sobie go oprzemy na nodze, na ręce i zakrywamy ten głośnik bezwiednie. Chwilę już się sprzętem pobawiłem. Zdecydowanie muszę przyznać, że nie jest to demon prędkości. Porównywany przed chwilą z nim Asus Nexus drugiej generacji, siódemka po prostu bije go, jeśli chodzi o wydajność, na głowę. Ale tak jak mówię, każdy towar ma swojego kupca i dla każdego się inne rzeczy liczą. Słuchajcie, obraz, grafika, rozdzielczość tego wyświetlacza jak najbardziej jest ok. Kąty są bardzo przyzwoite, jest to matryca IPS, nie ma z tym żadnych problemów. Jeśli chodzi o tą rozdzielczość, która nie jest rozdzielczością Full HD, przypominam, to również jakoś tak bardzo po oczach nie bije. Aczkolwiek osoby przyzwyczajone do tej wysokiej rozdzielczości mogą na początku odczuwać delikatny dyskomfort, ale po kilku godzinnej zabawie już nie będziemy mieli tego problemu. Jak widzicie, jest tutaj Asusa rozwiązanie, jeśli chodzi o panel powiadomień. Widzicie, jak to jest zrealizowane. Mamy tutaj przyciski główne sterujące, mamy możliwość regulacji jasności wyświetlacza, mamy również dodatkowe panele związane z łącznością bezprzewodową, z ustawieniem profilu głośności. Mamy, jak widzicie, 6 profili związanych z odtwarzaniem dźwięku, muzyka, oszczędzanie energii, film, nagrywanie, gry i mowa. Te profile możemy wykorzystać w momencie, kiedy będziemy o jedną z tych czynności wykonywali, tak aby dźwięk, który jest reprodukowany przez wbudowany głośnik, był jak najbardziej dostosowany do trybu, w jakim będziemy z tego urządzenia korzystali. Zrzućmy okiem może, jaką mamy tutaj wersję Androida. Jak widzicie, 4.2.2, czyli tu już mamy
Androida Jelly Bean. Aktualizacji na dzień dzisiejszy żadnej do niego nie znalazłem. Nie wiem, na ile Asus będzie te urządzenia wyposażał w nowsze wersje Androida. W zasadzie ustawienia, poza tym profilem dźwiękowym, który możemy sobie tutaj dodatkowo zdefiniować, raczej standardowe. Wydajności baterii nie miałem możliwości testowania, bo będę go dość krótko używał i tutaj liczę na Wasze komentarze, że osoby, które używają to urządzenie, napiszą, czy bateria jest wystarczająca, czy nie do takiej codziennej pracy. Słuchajcie, jest trochę aplikacji dołączonych, oprócz tych, które są standardowo od Google. Mamy aplikację aparatu, również niestandardową, androidową, tylko jest to aplikacja aparatu przygotowana przez firmę Asus. W zasadzie bardzo fajna, jasna i przejrzysta. Aparat może nie jest z najwyższej półki, nie posiada diody, która by nam pomagała w robieniu zdjęć czy kręcenia filmów w słabszym oświetleniu. 5 megapikseli, przypominam, rozdzielczość Full HD przy kręceniu filmów jak najbardziej. No nie jest to najczulsza kamera, jaką w życiu swoim widziałem, ale tak jak mówię, no jest stosowana do tego urządzenia, do możliwości tego urządzenia. Słuchajcie, jeśli chodzi o odtwarzanie filmów, również nie napotkałem na żadne przeciwności losu. Wszystko bez najmniejszych problemów. Filmy Full HD były odtwarzane, nie było żadnych spowolnień, nie było żadnych przycień, także jeśli chodzi o takie zastosowanie, jak najbardziej to urządzenie jest bardzo, bardzo, bardzo wystarczające. Nie znalazłem i nie dlatego Was nie informowałem, nie mamy wbudowanego modułu NFC, nie mamy również QI ładowania bezprzewodowego, to co mamy w Nexusie 7, przypominam, również od firmy Asus. Oprócz standardowych androidowych aplikacji mamy kilka już przyinstalowanych przez Asus. Jak widzicie, mamy Facebooka, mamy Flipboarda, zresztą każdy doskonale widzi, co tutaj otrzymujemy. Są to dwa ekrany z aplikacjami, tymi, które dostajemy wraz z urządzeniem, oraz kilka ekranów z widżetami, jakie są dostępne w tym urządzeniu. Oczywiście, jak wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, bez najmniejszych problemów wszystkie aplikacje ze sklepu Play będziemy mogli pobrać, jakie nam tylko będą potrzebne do pracy na tym urządzeniu. Nie mogło zabraknąć również i benchmarku. Jak widzicie, to urządzenie uzyskało wynik 20401. Widzicie, że jest to nie najszybsze urządzenie jak na dzisiejsze możliwości i jak na konkurencję, która widoczna jest na wyświetlaczu. Ok, teraz wyniki z Quadrant Standard 5798. I tutaj podsumowanie całkowite 5798, CPU 14449, pamięć 4708, wejście 6327, 2D 1032 i 3D 2476. Słuchajcie, zapraszam Was tradycyjnie do wyrażenia swojej opinii w komentarzu. Jeżeli dysponujecie takim urządzeniem, jeżeli macie z nim do czynienia, to napiszcie, czy ono spełnia Wasze wymagania i tym samym dacie informacje dla osób, które rozważają zakup tego urządzenia, czy brać je pod uwagę, czy też nie.